A w dzisiejszym odcinku kolejna legenda polskiej wsi, czyli Ursus C360, potocznie zwana 60. Traktor ten wyposażony jest w jednostkę wysokoprężną, czterosuwową, chłodzoną cieczą. Czterocylindrowy silnik o pojemności 3121 cm3. Moc tego traktora to 52 konie według normy DIN. Osiągana jest przy 2200 obrotach na minutę. Moment obrotowy tego silnika 190 Nm między 1500 a 1600 obrotów. Hamulce hydrauliczne rozłączane. Są tutaj na tylne koła, hamulce szczękowe, jak to woli bębnowe. Tutaj gaz nożny, tutaj widzimy jak jest połączone sterowanie z gazem ręcznym. Dalej, przy hamulcach mamy dwie pompki, tutaj czujnik stopu, w tym miejscu zawór do sterowania wyjściem pneumatycznym. Zbiorniczek na płyn hamulcowy, wyżej bak. Tutaj elektromagnes rozrusznika, rozrusznik, czujnik zaniku ciśnienia, oleju, kranik do spuszczania cieczy chłodzącej z bloku, filtr oleju. Tutaj w misce olejowej mamy śrubę, dzięki której spuszczamy olej z silnika i alternator. Oryginalnie jest prądnica, ale został zastosowany alternator. Tutaj mamy wlew oleju do skrzyni. Sprzęgło dwustopniowe. Pierwszy stopień rozłącza nam napęd, drugi rozłącza wałek. Butla 20-litrowa do instalacji pneumatycznej. Tutaj wyrównywacz ciśnienia. Zaworek z baku. Zamykamy dopływ paliwa. Pompa wtryskowa. Na górze ma koreczek wlewowy oleju. Pompka paliwa, odstojnik paliwa. Tutaj mamy ociekacz. Kondensat ze sprężonego powietrza się tutaj odkłada. Możemy spuścić, również możemy podłączyć wąż do pompowania. Sprężarka wyłączana. Tutaj podciągamy, wyciągamy lub wpychamy, jeżeli chcemy włączyć. Wlew oleju do silnika. Dwa filtry paliwa. Pierwszy wstępnego oczyszczania oraz drugi dokładnego oczyszczania. I jeszcze bagnet z miarką oleju do sprawdzania poziomu w silniku. A pod maską od przodu mamy filtr powietrza. Na górze tutaj wstępnego oczyszczania, na dole zalany olejem. W oleju odkłada się brud. Tutaj mamy chłodnicę, koreczek wlewu płynu chłodniczego. Tutaj termostat. Czterocylindrowy silnik. Cztery głowice, pokrywy zaworowe, wtryskiwacze. Tutaj kolektor wydechowy przykręcony. Z prawej mamy dolot powietrza. I na końcu bak, zbiornik 68 litrów. Wlew od góry. Przednia oś wachliwa na stworzniu. Mamy możliwość rozstawu przednich kół. Tutaj widzimy obciążniki 4 oraz przedni zaczep. Na tylnych kołach mamy obciążniki. Rozstaw tylnych kół również jest regulowany. Możemy obracać tarczę w stosunku do obręczy. W ten sposób uzyskujemy różne rozstawy kół. Podnośnik w tym traktorze jest w stanie unieść 1200 kg. Pompa jest o wydajności 20 litrów na minutę i ciśnieniu 120 bar. Mamy wieszak prawy regulowany poprzez korbkę, lewy trzeba odjąć od ramienia, przekręcając również wyregulujemy. Ramiona można regulować też poprzez śruby rzymskie z prawej i lewej strony. Zaczep dolny przesuwany prawo-lewo, górny tak jak widać. Dwa złącza hydrauliczne, złącze pneumatyczne jednoobwodowe oraz złącze elektryczne. Wałek. Jeszcze zapomnieliśmy o wałku. Niezależny 540 oraz zależny od prędkości jazdy.
z prawej strony operatora mamy dźwignię do sterowania podnośnikiem oraz wyjściami hydraulicznymi zewnętrznymi. Tutaj dźwignia do zmiany trybu pracy, regulacja pozycyjna oraz siłowa. Dźwignia od prawej, jest to podnoszenie podnośnika oraz opuszczanie. I tutaj sterowanie wyjściami hydraulicznymi. Druga dźwignia jest to reduktor, czyli polowe, szosowe oraz po środku neutralna pozycja. Pod moją lewą i prawą nogą znajdują się akumulatory, dwa 6-woltowe połączone szeregowo. Po lewej stronie skrzyneczka na narzędzia. Tutaj mamy przewód hamulcowy doprowadzony do tłoczka hamulcowego wraz z odpowietrznikiem. Hamulec ręczny. Działa on na zasadzie taśmy, która jest wokół bębna hamulcowego. Jest zaciskana i traktor jest zatrzymywany. Pod prawą nogą mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego. Dźwignia zmiany biegów. Biegów mamy 10, 5 polowych, 5 szosowych oraz 2 do tyłu. Jeden polowy, drugi szosowy. W lewą stronę i na dół mamy wsteczny, do góry jedynkę, po środku na dół dwójkę, do góry trójkę oraz do końca czwórkę na dół, piątkę do góry. Tutaj z lewej strony bezpieczniki, stacyjka, pierwszy stopień światła postojowe, mijania długie, klakson, kierunkowskazy, lewo, prawo, tutaj przeniesiony włącznik rozruchu, ten wskaźnik, po lewej stronie kontrolka smarowania, po prawej ładowania, tutaj sygnalizacja kierunkowskazów, tutaj wskazówka pokazuje nam temperaturę silnika, po prawej ciśnienie w układzie pneumatycznym, prawy wskaźnik, obrotomierz plus licznik motogodzin. Tutaj gaz ręczny. Prezentowany egzemplarz ciągnika wyprodukowany został w 1982 roku. Model C360 produkowany był w latach 1976-1992. C360 posiada również odmianę C363P, w której zastosowano 3-cylindrowy silnik Perkinsa o nieco mniejszej mocy, bo 47,5 konia, ale za to o zauważalnym mniejszym zużyciu paliwa. Produkcja odmiany 3P trwała między 1981 a 1998 rokiem. Protoplastą 360 był Ursus T4011, czyli tak zwana 40. Niestety model, który zapoczątkował tę serię traktorów, miał sporo wad, dlatego w pierwszej kolejności po nim powstał ulepszony Ursus C355, a następnie prezentowany przeze mnie Ursus C360. Lecz niestety nie jest on całkowicie pozbawiony wad. Cechą wszystkich ciągników Ursusa z rodziny C360 jest głośna praca przekładni głównej na wyższych biegach. Czasami również potrafią zakleszczyć się biegi. Lecz wady te są niczym przy tym, ile ten traktor potrafi wytrzymać. Najcięższe warunki nie są w stanie powstrzymać go przed wykonaniem powierzonej pracy. Jest bardzo wytrzymały, ma prostą budowę, a jeśli zajdzie potrzeba naprawy, to pomimo, że mamy 2015 rok, a produkcję tego modelu zakończono wiele lat temu, dostęp do części zamiennych nadal nie stanowi problemu. Zapraszam do oglądania poprzednich odcinków oraz do subskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam, cześć!